W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić prosty system logowania w Figmie. Użyjemy do tego funkcji AutoLayout, komponentów i prototypowania. Ja nazywam się Agata Sakowicz, a to jest kanał o projektowaniu i nie tylko. Więc jeżeli podobały Ci się takie filmy, zostaw subskrypcję i lecimy! Zacznijmy od stworzenia nowego projektu i ja go nazwę Demo App. Następnie stworzę plik, który nazwę Sign Up Form. I żeby zorganizować naszą pracę, stworzę dwie strony. Pierwsza strona będzie przeznaczona na asety typu przyciski, logo, kolory, a druga do projektowania ekranów. I zaczniemy od zdefiniowania kilku asetów, a pierwszym z nich będzie logo do naszej apki. To logo jest akurat dostępne na jednym z plików z Figma Community, więc możecie sobie je też spokojnie pobrać. Następnie zmienię nazwę tego elementu na logo i stworzę z niego komponent. Aby to zrobić, mogę albo najechać na ten przycisk na górze, albo użyć skrótu klawiszowego Ctrl-Alt-K. Tak więc teraz przekształciłam ten samodzielny element w komponent. A komponenty to elementy, które mogą być ponownie użyte. Czyli jeżeli ten element, co widzisz, nasze logo, to jest element nadrzędny i jeżeli zrobię kopię tego elementu, to będę mieć jakby jego przykład. Oznacza to, że jeśli zrobię jakąś zmianę w naszym głównym elemencie, powiedzmy, że zmienimy kolor, to wszystkie przykłady tego elementu zostaną zaktualizowane automatycznie. Więc zróbmy trochę ciemniejszy kolor teraz. I jak widzicie, automatycznie się zmienia. Jest to bardzo przydatne, jeżeli używamy danego elementu w kilku miejscach i jeżeli zdecydujemy się na zmianę, nie musimy tego robić manualnie. Następnie potrzebujemy kilku ikon i do tego wykorzystam wtyczkę Iconly, którą najpierw zainstaluję. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy plugins, następnie Browse Plugins i Figma Community wpiszemy w wyszukiwarkę ikony. Następnie wybierzemy tą wtyczkę i ją zainstalujemy. Wróćmy do naszego pliku i ponownie prawym przyciskiem myszy wybieramy nasz plugin Icon, następnie wpiszemy w wyszukiwarkę Facebook i przeciągniemy na nasz canvas. Jak widzicie, domyślnie ta ikona jest wrzucona w frames, więc ja ją wyjmę, przyciągając na canvas. I gotowe. Zmienię nazwę tej ikony na Icon Facebook i zrobię z niej nowy komponent. Potrzebuję również ikony dla maila, więc ponownie wejdę w naszą wtyczkę, wpiszę e-mail i przyciągnę ją na canvas. Następnie upewnię się, że obie ikony mają taką samą wysokość, czyli 24 piksele i zmienię nazwę tej ikonki na icon e-mail, a następnie stworzę z niej ponownie nowy komponent. Ostatnią ikoną będzie strzałka w Lego. Więc to jest ten sam proces, wchodzę w pluginy, wpisuję left albo left arrow i przyciągam ją na canvas. Następnie zmienię jej nazwę na icon left i dodam jako nowy komponent. Dobra, więc mamy nasze ikony, teraz zrobimy sobie przycisk przy pomocy funkcji AutoLayout. I zaczniemy od tekstu. Ja wpiszę sign up with Facebook i użyję do tego fontu Poppins. Do tego font style medium, line height 24, rozmiar 15 pikseli i może 2% letter spacing. Następnie zaznaczę ten tekst prawym przyciskiem myszy i wybiorę auto layout lub skrót klawiszowy shift i A. Auto layout to najbardziej unikatowa funkcja w Figmie, która pozwala na zdefiniowanie odstępów pomiędzy elementami i możemy wybrać na przykład układ poziomy lub pionowy, więc w tym przypadku ustawię to na 24 piksele i dodam może białe wypełnienie. Teraz najlepszy moment. Przy pomocy auto layout możemy z łatwością przestawiać elementy lub dodawać nowe. Więc jeżeli weźmiemy teraz tą ikonę Facebook i wrzucimy do naszego przycisku, automatycznie pojawi się ona dokładnie 24 piksele od naszego tekstu. Więc może zmienimy to na 16 pikseli, żeby było widać. I jak widzimy, rozmiar naszego przycisku automatycznie dopasuje się do rozmiaru jego elementów. Więc możemy również wpisać ten tekst jeszcze raz
i to nam się wszystko zaktualizuje. Dobra, prawie gotowe. Jeszcze dodam może zaokrąglone rogi do naszego przycisku i potrzebujemy do niego kilku kolorów. Więc, aby zdefiniować kolory, narysuję sobie okrąg, a następnie ustawię jego kolor na 0C00C, czyli taki czarny. I będę go używać jako koloru czarnego. Ten kolor również możemy zapisać w naszej bibliotece do późniejszego użytkowania. I aby to zrobić, klikamy w ikonkę plusika i potem dajmy jemu nazwę. Ja akurat nazwę to Black. Teraz ten kolor jest dodany do naszej lokalnej biblioteki i jeżeli będę go chciała ponownie użyć, to nie muszę jego szukać jakoś specjalnie lub wpisywać manualnie, więc zróbmy sobie kolejny okrąg i jak widzicie, jest to super łatwe, żeby wypełnić go naszym kolorem. I do tej biblioteki możemy dodać nieskończenie wiele kolorów, więc dajmy, że musimy zmienić jakiś kolor z naszej biblioteki, co też jest super proste. Wybieramy ten kolor i obok niego jest ikonka suwaka. Klikamy w to i zmieniamy kolor, a wszystkie elementy, które używają tego koloru, się zaktualizują. Dobra, więc wróćmy do naszego czarnego i stwórzmy kilka innych kolorów. Zaznaczam okrąg i trzymając Alt kopiuję je obok kilka razy. Następnie wezmę kolor z naszego logo i zapiszę je w naszej bibliotece jako primary color. Następnie kolejny kolor i tym razem zdecydowałam się na taki malinowy i nazwę go secondary color. Więc brakuje nam tylko koloru, którego będziemy używać do ikony Facebooka, więc też go dodam. Następnie zaznaczam wszystkie kolory i Shift plus A na klawiaturze, wrzucimy to w Auto Layout, żeby to ładnie wyglądało i nazwijmy ten Auto Layout kolory. Następnie zmienimy nasz kolor w przycisku na kolor z Facebooka, czyli wrzucimy w tło takie ciemno-niebieskie, a tekst zrobimy na biało. I kolejną fajną rzeczą w Figmie jest to, że możemy zaznaczać kilka elementów, albo wszystkie elementy, albo wybrane elementy i podglądać, jakie kolory są tam używane. Więc dajmy, że zaznaczę wszystkie kolory i widać po prawej stronie, jakie kolory są użyte w naszych elementach, które zaznaczyliśmy. Ponownie, jeżeli zaznaczę wszystkie elementy, to mogę z łatwością zmienić dany kolor, powiedzmy ten na czarny i jest to super proste. Jeszcze dodajmy nasz przycisk jako komponent i nasze assets będzie gotowe. Dobra, więc przejdźmy do naszych ekranów i ja wybrałam akurat rozmiar iPhone 11 Max i będzie to nasz ekran do logowania lub do rejestracji i następnie trzymając Alt na klawiaturze stworzy ekran obok niego i nazywamy to Screen 1 i Screen 2. Teraz możemy przejść do naszej funkcji Assets i po prostu przyciągnąć logo na nasz pierwszy ekran. Następnie wyśrodkujemy to logo, żeby było dokładnie po środku i dodajmy sobie jakiś tekst do logo. Ja nazwałam to Mubit i do tego będę używać fontu Poppins. Do tego semi-bold, rozmiar 36. Spróbujmy trochę to rozszerzyć. Wygląda całkiem ok. Może trochę więcej pogrubienia. Dobra, następnie potrzebujemy jakiegoś tekstu, więc ja wpisałam listen to music anytime and anywhere. Zmieńmy rozmiar czcionki na semi-bold. Następnie wyśrodkuję ten tekst i trochę się pobawię z wielkościami, żeby to ładnie wyglądało. Następnie postanowiłam, że zmienię to na czarno-biały ekran, więc zmieniłam nasze tło na czarny, który użyliśmy i tekst na biały. I następnie dodamy sobie grid, więc wybieram columns i do tego zrobimy sobie jedną kolumnę. Do tego ustawimy margines na 40 pikseli po lewej, po prawej stronie. Możemy również zapisać ten grid, tak samo jak zapisujemy kolory, więc dodajemy i nazwałam to mobile. Jak widzicie, po prawej stronie nasze wszystkie style są pokazane. Więc dopasujmy ten tekst do lewej i do prawej i 64 piksele od góry. Możemy to zrobić trzymając Shift na klawiaturze i chodząc strzałkami w górę i w dół, żeby znaleźć właściwy numer. Następnie dodam sobie taką linię, która będzie zaokrąglona na 8 pikseli w kolorze naszym primary, żeby oddzielała trochę jeden tekst od drugiego. I to będzie odstęp 24 piksele, myślę. Kolejnym elementem dodamy sobie taki podtekst, podtytuł, o czym jest aplikacja. I tutaj wpiszę over 50,000 songs and podcasts. Do tego użyjemy fontu Poppins ponownie.
rozmiar 14 pikseli i myślę, że zrobię to regular. Font style, line height 114% i letter spacing 0%. Następnie możemy te style dodać do naszej biblioteki, więc pierwszy tekst nazwałam title 1 i ten drugi subtitle. Upewnijmy się, że jest dokładnie 24 piksele od tej kreski, tak samo na górze jak i na dole, żebyśmy mieli równe odstępy. I następne co możemy zrobić, to wrzucić to w auto layout, czyli ponownie Shift A. Wyśrodkujmy nasz auto layout i upewnijmy się, że odstępy są takie same. Wstępnie ja trochę zmieniłam kreskę, bo estetycznie mi się nie podobała. Teraz możemy przyciągnąć nasz button z biblioteki Assets. Wrzućmy go na środek i możemy go rozciągnąć po całości od lewej do prawej, żeby się wyrównało z naszym gridem. Następnie skopiujemy ten button, trzymając Alt na klawiaturze. I tym razem zrobimy sign up with email. I do tego wybrałam właśnie ten kolorek malinowy, więc możemy zmienić ten kolor od razu. Jak widzicie, ikona naszego maila wygląda dosyć słabo, próbowałam to rozciągnąć i nic nie dało, więc co możemy zrobić, jest wrócić do naszego oryginalnego komponentu i dodać nową wariację. Aby to zrobić, klikamy w nasz komponent i po prawej stronie jest wariacja, klikamy w plusika, damy sobie nazwę e-mail i możemy sobie teraz zmienić ikonę na naszą ikonę maila, która nie będzie rozciągnięta, tylko się dopasuje, żeby było odstępem do tekstu dokładnie 16 pikseli. Więc teraz jak widzicie, zmienimy nasz komponent z wariacji defaultowej na wariację maila i nasza ikona wygląda już normalnie, nie jest rozciągnięta. Następnie dodamy sobie jeszcze jeden tekst, taką formułkę, czyli jeżeli już jesteś, jeżeli masz już konto, to wtedy się zaloguj. Tekst z zalogu zrobimy sobie na color primary. Wyśrodkujemy, zmienimy trochę czcionkę na mniejszą. Wrzucimy to w auto layout, żeby odstępy były dokładnie takie same pomiędzy przyciskami i tym tekstem. I myślę, że nasz pierwszy ekran już będzie gotowy. Dobra, a więc czas na drugi ekran. Znowu wypełnimy go kolorem czarnym jako tło. Następnie nałożymy na niego grid i weźmiemy z naszych asetów ikonę strzałki. Na tym ekranie będziemy mieli pola do wpisywania, takie jak twoje imię, twój adres e-mail oraz hasło, więc od razu wrzucę tekst i zapiszę go jako label w naszej bibliotece. Czy się upewnię, że pozostałe teksty również są zapisane? Mamy label i jeszcze dodamy sobie tekst, który się nazywa link. Szybko zaktualizuję. Dobra, więc mamy naszą strzałkę. Zmienimy trochę może jej przezroczystość, bo jest trochę za biała. Może na 50%. Wygląda ok, myślę. Następnie zrobimy tekst na środku sign up with email i weźmiemy z naszej biblioteki gotowy tekst, który się nazywa title 1. Dopasujemy to na środku, a następnie zrobimy właśnie sobie nasze inputy, czyli pola do wpisywania wiadomości od użytkownika. Do tego użyjemy koloru białego, zmienimy przezroczystość na 10%, a następnie zaznaczając nasz label, czyli your name i nasz prostokąt, klikamy Shift A i zrobimy sobie auto layout. Zmienimy odstępy na może 8 pikseli. Ok, wyrównajmy do góry, żeby było dokładnie takie same. Skopiujemy to 3 razy w dół. Następnie zaznaczamy wszystkie 3 i Shift A, żeby zrobić auto layout. Odstępy pomiędzy nimi zrobimy sobie na może 32 piksele. I zaktualizujemy teksty, żeby każde pole miało coś innego do wpisania. Teraz jedyne co nam brakuje, to jest następny przycisk. Więc weźmy sobie z naszych asetów przycisk i wrzucimy go do naszego auto layoutu. Jeszcze się upewnię, że tam jest. Dobra. Rozciągniemy go po długości. I może zróbmy go na nasz ten malinowy kolorek. Zmieńmy tekst na sign up i wyrzućmy ikonę. Voila! Dobra, teraz jedyne czego nam brakuje, to jest taka formułka i nasze dwa ekrany będą gotowe.
Czy tylko zmienię, żeby nam się wszystko zgadzało, że używamy takich samych tekstów, wyrównam do środka i zmienię kolor tych linków na primary color, żeby było widać, że można w to kliknąć. I gotowe! Nasze ekrany są gotowe, czas, żeby je prototypować. Więc żeby zacząć prototypować, wybieramy tryb prototype i następnie możemy sprawdzić, na jakim urządzeniu będziemy to podglądać. W tym wypadku jest to iPhone 11, ale możemy też zmienić na inne rozmiary. Możemy też zmienić tło, na jakim podglądamy, więc może ja sobie wrzucę na mój niebieski. Możemy zmienić nawet kolor tego iPhone'a, a następnie wybieramy element, który chcemy, żeby się animował. Więc w tym przypadku chcemy, żeby po naciśnięciu tego przycisku pojawił nam się inny ekran, więc zaznaczamy ten przycisk i widzicie taką kropeczkę z plusikiem. Od niej wyciągniemy strzałkę do drugiego ekranu. A następnie wybierzemy, jak chcemy, żeby ten przycisk się animował, więc możemy wybrać po nakliknięciu, po najechaniu i tym podobne, a następnie możemy ustalić, jaką animację chcemy, więc my chcemy nawigować do innego ekranu. I też możemy ustalić, jak chcemy, żeby ta animacja szła, więc ja w tym wypadku ustawię Easy In and Out i chcemy, żeby to się animowało wsuwaniem od lewej do prawej strony. Dobra, więc teraz możemy podejrzeć, jak wygląda nasz prototyp, klikając strzałkę Play w prawym górnym rogu. I mamy naszą nową stronę, która się załadowała. Teraz widzicie, że po naciśnięciu tego przycisku pojawia nam się drugi ekran, ale nie wracamy do pierwszego, więc teraz zaanimujmy tą strzałkę, żeby po naciśnięciu jej moglibyśmy wrócić do pierwszego ekranu z takimi samymi ustawieniami. I jak widzicie, klikam w przycisk, jestem w jednym ekranie, potem klikam na strzałkę i wracam do pierwszego ekranu. Żeby podzielić naszym projektem z innymi, możemy zaprosić ich bezpośrednio wysyłając im maila lub kopiując link. Tylko dodajmy, że żeby ta osoba mogła podejrzeć nasz projekt, ona musi mieć konto w Figmie, czyli musi być zarejestrowana. Więc w tym przypadku ja przyłączę na swoje drugie personalne konto, żeby wam pokazać, jak to działa, jeżeli ktoś już ma konto w Figmie albo dostaniesz projekt od innego projektanta. Więc wysłałam sobie zaproszenie, następnie przerzucę konto na moje personalne i dostaniemy notyfikację, że zostaliśmy zaproszeni do edycji lub do podglądu tego projektu, więc zaakceptujmy to i automatycznie projekt nam się załaduje do podglądu lub do edycji. I teraz widzicie, w prawym górnym rogu widzimy, ile osób obecnie podgląda ten projekt i gdzie oni są na kanwasie. Więc trochę jak tam w Harrym Potterze, z tym mapą można sobie podglądać, co kto robi i gdzie jest. Teraz mogę na przykład dać komentarz, żeby, nie wiem, zmienić ten kolor na inny. I wróćmy do naszego pierwszego ekranu z mojego innego konta i teraz widzimy, że ktoś dodał komentarz. Możemy ten komentarz rozwiązać, klikając tick. Lub możemy na niego odpowiedzieć, więc rozwiążmy ten komentarz, dajmy, że sprawa jest już ogarnięta. I jak widać, dostaliśmy wiadomość, że już ktoś ogarnął ten komentarz. Jeżeli chcemy zaprosić osobę tylko do podglądu naszego prototypu, wtedy musimy ponownie kliknąć przycisk Play, czyli Play nasz prototyp. I następnie klikamy w przycisk Share Prototype. I tak samo, możemy im wysłać maila bezpośrednio, żeby tylko mieli podgląd do prototypu, czyli nie do tej edycji, do tych wszystkich, tylko do tego ekranu, co tutaj widzimy. Również oni mogą dać komentarz w lewym górnym rogu, jest taka opcja. Następnie możemy się również podzielić naszą biblioteką z innymi, czyli jeżeli bym miała na przykład kilka projektów, ale używam tego samego systemu, nie wiem, tych samych kolorów, to mogę się podzielić z innymi. I to zrobimy przechodząc w ikonkę Figmy, następnie Libraries i Publish. Wspominałam wam w poprzednim filmie, że jest coś takiego jak Figma Community i gdzieś też już z tego korzystaliśmy. I tam można publikować swoje pliki, jak mamy takie jak Design System, mamy ikony, mamy ilustracje, mamy jakieś gotowe kity UI. I dajmy, że wybierzmy sobie ten UI kit. Możemy go zduplikować i możemy go edytować i pobierać z niego rzeczy. Zobaczmy samej. Więc załadujmy sobie ten plik, który był z Figma Community. Następnie otworzę ten plik poprzez kliknięcie Duplicate.
I jak widzicie, mamy ten cały plik do naszej dyspozycji. Możemy podejrzeć, jaką mamy bibliotekę, jak nazwali swoje fonty, jakie są fonty, jakie mają kolory i tym podobne. Tutaj jak widać jest podzielone na okładka, prezentacja, system, no i komponenty, więc dajmy, że skopiujemy sobie ten input do naszego pliku. Widzimy go, jak widzicie, możemy go dowolnie edytować. I tak samo możemy edytować w tym pliku, chociaż ja nie polecam, wolę, żeby ktoś to skopiował do siebie. Więc możemy też tę bibliotekę jakby opublikować. Niestety, jeżeli jesteście w darmowym koncie, wtedy jest to niemożliwe, a jeżeli macie konto profesjonalne, to możecie publikować właśnie z Figma Community Biblioteki do swoich innych projektów, czyli z publikujecie raz, a macie dostęp na wszystkich innych plikach, projektach i teamach. Więc przełączę się jeszcze na swoje profesjonalne konto i pokażę wam, jak wygląda profil na Figma Community. Z prawym przyciskiem myszy klikam w Community Profile i jak widzicie, możemy sobie zmienić logo, możemy zmienić zdjęcie w tle, możemy opublikować własne pliki, których ja jeszcze nie zrobiłam. Do tego możemy sprawdzić, ile mamy followersu, bo możemy obserwować inne osoby. Możemy zobaczyć właśnie, jakie projekty ja polubiłam od innych. I wszystkie pliki właśnie, które duplikujemy z Figma Community, znajdują się one u nas w panelu głównym Figmy, w zakładce Drafts, czyli szkice. I jeżeli chcemy opublikować nasz własny projekt, to wchodzimy w Share i następnie na górze w tym okienku mamy Publish to Community, więc wchodzimy tam, klikamy w przycisk Publish, następnie widzimy, jak to wygląda, czyli nasza okładka, możemy zmienić nazwę, możemy dodać opis, możemy dodać jakieś hashtagi, możemy zadecydować, czy dzielimy się całym plikiem, czy tylko prototypem. A następnie nasz projekt pojawi się w Figma Community i inne osoby będą mogły z niego korzystać. Dobra, a więc jeszcze pokażę wam, jak wygląda sprawa, jeżeli to chce podejrzeć deweloper, który nie ma praw do edytowania pliku. Więc teraz widzicie, jestem w view only tego pliku. I w tym wypadku, jeżeli tylko mamy plik do podglądu, to jeżeli najedziemy na dany element, po prawej stronie pojawi się nam kod CSS i wszystkie jakby właściwości tego elementu, czyli jakie są odstępy od lewej do prawej, czy zdefiniowaliśmy styl, na przykład czy nazwaliśmy ten kolor, czy to jest jakiś defaultowy kolor. Również możemy zmienić CSS na kod do iOS-a, czy to jest SwiftUI, i możemy również zmienić na Androida. I tak jest z każdym elementem. Możemy podejrzeć jakby cały canvas, możemy podejrzeć jeden element, to samo się tyczy tekstu, jeżeli element jest animowany. Oraz możemy sprawdzić naszą bibliotekę, czyli wszystkie te style, które zapisaliśmy. Jest to grid, są to kolory, są to nasze komponenty, tekst. Dosłownie wszystko zapisujemy tam i to jest do podglądu. Można z tego korzystać i łatwo się z tego koduje. Jeszcze co ważne, to po najechaniu na dany element prawym przyciskiem myszy możemy skopiować sobie dany element jako albo kod CSS, albo jako zdjęcie, obraz PNG albo SVG, więc myślę, że to jest fajne i całkiem łatwo się właśnie z Figmy koduje, jeżeli już mamy dostęp do tego jakby całego CSS. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego. Jeżeli podobają wam się takie filmy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się niedługo.